czoły. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy sobie w Cyberpunk 2077 na bezstronnym kanale. Jak pamiętacie, ja oczywiście jestem admirał Karol 92. No i w tym odcinku mieliśmy zrobić koncert z Kerem w tym klubie. No to dobrze, to ja się klasycznie uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. Jestem na miejscu. No cóż, trzeba czekać. Pieprzysz ten kraj. Ja pierdolę, co za to. Hej, Vi. Vi, mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się każe. Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakbym miała udawać samą siebie. No i nie ma Johnego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym? Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu miejsce w dobrym zespole. Henry przestał ćpać. Ogarnął się, szło mu świetnie. Więc kopnął mnie w dupę. Przestałaś być potrzebna. Na chwilę. Przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złachany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam. A potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drossina z Cutthroat, żeby do nas dołączył. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął żygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Kerry'ego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Gotowy? Baw się dobrze.
jesteś? Todd Rosin. Z Cutthroat. Hej, jestem wielkim fanem Samuraja. A ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie... Uspokój się, on jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą? Uderzaj do mnie. Przestań się trząść. Jestem tak samo spękany jak on. Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja też tęskniłem. Dobra, zaczynamy. Się napinałem tym koncertem, jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz, po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. Chcesz to powtórzyć? Nie. To wystarczy. W takim razie weź ją na pamiątkę. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Ja zamierzam jeszcze pograć. Chcesz posłuchać nowej Johnny? Już go nie ma, tak? Nie ma, ale dalej cię słyszy. Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości zza światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. A jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie Samuraja.
Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. Lepiej przyjdź na mój koncert. O, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluwy Johnego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej... No zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przespał 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwaj się do ciebie. Vi, jak się czujesz? Nie wierzę, że ten skurwiel Kerry zostawił cię tu w takim stanie. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. A nie o to ci chodziło? Żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny, już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już żadnych ostatnich życzeń. Pomogę nie dać rady. Nie. I żałuję, że zgodziłeś się na ten pomysł z koncertem. A ja myślałem, że usłyszę dziękuję. Mówię, że sprawa z Kerrym była dla ciebie ważna. No była, ale nie ważniejsza od ciebie. Kerry ma teraz swoje życie, a my powinniśmy zająć się tym, żebyś ty mógł wreszcie odzyskać swoje. Chodźmy. Pieprzyczny wakra. Nigdy nie słyszałem nic podobnego. I raczej już nie usłyszysz. Nic nie zrobię. やめろ! O co? Aha. Zaczynam rozumieć, skąd ten pośpiech. Byłam zła. Popchnęłam go. Te pieprzone ręce. O Boże.
Miałeś kiedyś tak, że obudziłeś się w środku nocy i przez chwilę nie wiedziałeś, kim jesteś? Albo inaczej, w ogóle nie czułeś, że jest jakieś ja... Ja mam tak cały czas. Co chwilę i ta pustka, niemoc... Przestałam czuć, widzieć, tworzyć. Aż w końcu zmiażdżyłaś mu kręgi. Byłam zdenerwowana. Musiałam stracić nad sobą kontrolę. Czyli Liam rzeczywiście miał powody, żeby się ciebie bać. Ja nie chciałam, rozumiesz? Nie chciałam. Może. Dla niego to już nie ma znaczenia. Chodzi o ciało, tak? Dlatego po mnie zadzwoniłaś. Tak, ja... To się nie może dostać do prasy. Rozumiesz? To by była... Co? Historia, którą żyłby cały świat. O pokusie, którą daje władza nad czyjąś pamięcią. O tym, że człowiek to tylko zbiór bitów, które można dowolnie kopiować i powielać. Kopiować i powielać. Lizzie, skup się do cholery. Co z ciałem? Nie wiem, wszystko mi jedno. Wywieź się gdzieś, spal. Zapłacę. Okej, zajmę się tym. Możesz spać spokojnie. Spać? Nie będę spać. Nie muszę spać. Dziękuję ci, Liam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale... podarowałeś mi coś pięknego. O czym ty do cholery mówisz? Idź już, Vi. I weź go za sobą. Ktoś powinien sprawdzić, co się z tobą dzieje, Lizzie. Ktoś, komu ufasz. Podoba mi się, co się ze mną dzieje. Miło było cię poznać, Vi. No już, idź. Na siebie tyle odpowiedzialności, ile mogę. Thank you.
chwili! Dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłem w sieci twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga Riviery. Aha, to... Cholera, zupełnie o tym zapomniałam. Czyli co, to już nieaktualne? Znaczy, wiesz, nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał. Więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, to stawiam kawior i szampana. Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Okej. Okay. A co ci się udało ustalić na jego temat do tej pory? W skrócie? Gówno. Aha. A nie w skrócie? Cóż, wygląda na to, że Swedenborg Riviera to nie tylko radykalny ekonomista i filozof, ale też zajebisty netrunner. Ciekawe. Powiesz coś więcej? Mogłabym, Vi, ale to strata czasu. Koleś jest nie do odnalezienia, mówię ci. Nie zaszkodzi spróbować. Proszę, proszę, ale dzisiaj tryskasz optymizmem. No dobra, niech to... Zainteresowałam się tym tematem tak z rok temu, po tym jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału herbety. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt. Nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A adres IP powiązany z kontem? Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą. Tak, tego też próbowałam. Udało mi się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo. Popytałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie. Obiecałam kasę i nic. A więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego datatermu, po którym szedł sygnał, okej? Okay? Rozejrzyj się. W najgorszym razie stracę godzinę, a w najlepszym... Kto wie? No skoro nalegasz, czemu nie? Ale serio, Vi, nie nastawiaj się, że pchniesz sprawę do przodu. Pa. Thank you.
tobą rozmawiam. No, dalej, pokaż się! Gdzie siedzisz i nie wyłaź, co?
Co się tak uwziąłeś na tego Swedenborga? Myślisz, że jak go znajdziesz, powie ci, jaki jest sens życia? Oszczędzę ci zachodu. Życie nie ma sensu. Z tobą we łbie na pewno. Przestań pieprzyć, bo aż mi szumi w uszach. Szumiało już wcześniej, zanim zacząłem gadać. Ale tak, oczywiście, zwal wszystko, co złe na mnie. Czekaj, czekaj, cicho. Muszę się rozejrzeć. Piracki router. Myślisz, że to sprawka Swedenborga? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła Nancy. I prowadzi dalej na Badlandy. Jak serwer. Tylko Pax. Mi nie mów, że tam teraz pójdzie. Bo to jedna wielka strata czasu. Chuj ci obchodzi ten cały Swedenborg. Żyga truizmami rodem z pamiętniczka egzaltowanej nastolatki, a cały świat się tym branzluje.
Trójpodział władzy to lobotomia na ciele ludzkiej autonomii? Co to ma, kurwa, w ogóle znaczyć? Nie podoba ci się to, siedź cicho. O, tak, to jest dojrzała odpowiedź. W ogóle to zatkaj uszy i rób ble, 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 jak coś mówi. Szerokiej, kurwa, drogi. Dawaj do jasnej cholery! Prowadzi tutaj. I znów się urywa.
Ten twój cały Swedenborg ceni swoją prywatność. O, myślałem, że się obraziłeś. Bo się obraziłem. Ale wiesz, z kim innym nie pogadam. Mogę co najwyżej przeglądać twoje wspomnienia. A od tego wybacz, zbiera mi się do mdłości. No dalej, hakuj, czy co tam masz zamiar robić. Niech się coś chociaż dzieje. Sygnał prowadzi dalej. Do kolejnego terminala. Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa, Vi. Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, jak potem połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas i tyle. Przekonajmy się. W drogę.
Wreszcie, cholera. Patrz. Z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie. Kurwa. Niech zgadnę. Kolejny router? Moja teoria o kutasie wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Co? Sygnał prowadzi w kolejne miejsce? Ta. Ty, a może to jest właśnie wielka mądrość Swedenborga? Życie to podróż. Sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. W sumie jest w tym jakiś sens. Boże, Vi. To jest filozofia dla ubogich. Czy ty przeczytałeś w życiu jakąś książkę? Zresztą nie odpowiadaj. Chyba nie chcę wiedzieć. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Hatha Yogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do wesołego miasteczka. O, a to ciekawe. Dobrze, no to w tym momencie zakończymy ten odcinek. A co się okaże ze Swedenborgiem? Dowiecie się w następnym odcinku. Z mojej strony to tyle. Cześć i czołem.